Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Materiał nagrywany na gorąco. Sporo się dzieje, jeżeli chodzi o polski sektor energetyczny. WIG Energia traci 5% na początku środowej sesji 10 kwietnia. Redaktorzy nie przebierają w słowach i piszą: rząd dożyna spółki energetyczne. O tym temacie porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, a jest nim Mateusz Brandt, prezes zarządu Krajowego Instytutu Doradztwa Energetycznego i ekspert energetyczny. Dzień dobry Mateuszu, witam Ciebie w rozmowie. Dzień dobry Marcinie, dzień dobry Państwu. No to na gorąco, co tak naprawdę się stało? Dlaczego akcje tak mocno tracą? Czy rzeczywiście wydarzyło się coś przełomowego i czy rzeczywiście możemy zapomnieć o NABE? Marcinie, szanowni Państwo, wydaje się, że tak, że o NABE możemy zapomnieć jak najbardziej. To był temat, który był gorący już kilka miesięcy temu, jak dochodził do władzy nowy rząd. Zresztą nawet u Ciebie wtedy w rozmowie mówiłem, że nowy rząd dochodzi do władzy, taki dość centrolewicowy, w bardzo mocnym odchyle do PiSu. No i teraz było, bardzo mnie to ciekawiło, ja nawet o tym jasno i wyraźnie, klarownie mówiłem. Ja chcę zobaczyć, jaki jest program tego rządu. Program na to, co będzie z tym Europejskim Zielonym Ładem, z Fit for 55, z całą polityką unijną, bo ten rząd jest strasznie, strasznie prounijny i on jest strasznie pisany do tej polityce. No i teraz było wiadomo, że jeżeli chodzi o kwestię NABE, no to NABE musi mieć zgodę Komisji Europejskiej na powstanie. PiS stwierdził, że on to jest w stanie przeforsować. W tej chwili tutaj wiadomo było, że koncepcja się może bardzo mocno zmienić. No i koncepcja się zmieniła. NABE miało być wyłączeniem aktywów węglowych z grup energetycznych, żeby one dostały takiego oddechu, żeby ten ciężar im z pleców wziąć, żeby inwestowały w źródła odnawialne, w spółki obrotu, w spółki, w dystrybucję i we wszystkie inne rzeczy, żeby po prostu te pieniądze się im na tym koncie zgadzały i żeby ta płynność finansowa i wszystko było. Mówiłem Ci w rozmowie akurat prywatnej, tego nasi widzowie nie wiedzą, więc powtórzę jeszcze raz. Mam informację z jednej ze spółek Skarbu Państwa, że gdyby kopalnie, które w tej chwili mają gigantyczną stratę, wróciły do bilansu, bo w tej chwili oni wszyscy uważali, że wydzielenie NABE spowoduje, że tej gigantycznej straty w bilansie nie będzie, no to oni powiedzieli tak, dobra, to jak my będziemy mieli to wydzielone, to super, fajnie, my mamy możliwość funkcjonowania, jeżeli nie, no to w tym momencie mielibyśmy problem, bo biorąc pod uwagę, mówię, to jest jedna ze spółek naszego Skarbu Państwa, gdybyśmy sobie przełożyli to, o czym my w tej chwili mówimy, i te koszty wydobycia węgla przerzucili na wytwarzanie energii elektrycznej, to jest koszt w okolicach 700 zł. 700 zł. Na giełdzie w tej chwili mamy na kontraktach długoterminowych rocznych w okolicach 450, w krótkoterminowych na spocie nawet jeszcze mniej. Więc gigantyczna różnica. No i to są gigantyczne pieniądze, jeżeli mówimy bardzo o dużej stracie. Bo tak, Enea w okolicach ponad 2 miliardy straty. Tauron ponad 3 miliardy straty. PGE ponad 5 miliardów straty. No Energa jest połączona z Orlenem, tutaj nie będziemy tego mieli. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że te aktywa wracają do grup kapitałowych energetycznych. Oto w tym momencie z tego co wiem, to jest na kilka miesięcy funkcjonowania, między 3 do 6 miesięcy i te spółki stracą płynność finansową w tym danym momencie. Przepraszam, tak? Wejdę Ci w słowo, Mateuszu, bo to są bardzo mocne słowa. Czy Ty przed momentem powiedziałeś, że spółki Skarbu Państwa, PGE, Enea czy Tauron mogą przestać istnieć albo ich funkcjonowanie może być zaburzone w ciągu kilku miesięcy z racji tego, co się wydarzyło? Znaczy, jeżeli mówimy ogólnie, to tak, no, nawet sam o tym kiedyś poprzedni prezes PGE wspominał, że faktycznie taka sytuacja może mieć miejsce, że jeżeli bez wsparcia rządowego oni musieliby wziąć te kilka miliardów na plecy, tak to się w cudzysłowie oczywiście mówi, no to by się nagle okazało, że oni mają zaburzoną płynność finansową w tym momencie. I oni mają funkcjonowanie na tylko kilka miesięcy. No ale co z klientami w całej Polsce, którzy korzystają z usług PGE, Taurona? Przecież w ciągu kilku miesięcy, no to tutaj będzie ciężko to wszystko jakoś zmieniać, modyfikować.
Zgadzam się, natomiast jakby ja nie wierzę w upadek. Pytanie tylko, jaka byłaby pomoc publiczna, która byłaby w tym momencie na pewno niezbędna, bo to jest też, wiesz, temat jest dużo bardziej skomplikowany, no bo przypomnijmy, że samo PGE przyznało się, że same uprawnienia do emisji CO2 płaci gigantyczne pieniądze. Z tego co pamiętam, to w ostatnich latach to był chyba koszt skumulowany 26 chyba miliardów nawet złotych, jeżeli dobrze pamiętam te liczby, więc to gigantyczna kasa. No i w tej chwili, jak to miało w ogóle wyglądać? Dobrze, to tak, mieliśmy mieć sobie nabył, mieliśmy mieć to wydzielone, to miało być wszystko ładnie, pięknie wyglądać, no bo te aktywa no naprawdę są w tej chwili bardzo kosztochłonne. My wydobywamy węgiel z bardzo głębokich pokładów, której się już nie opłaca go w tej chwili naprawdę wydobywać. Jest problem z kalorycznością, problem z zasiarczeniem, jest to faktycznie problematyczne. Nie dotyczy to wszystkich kopalń, ale większości kopalń, przede wszystkim tych na Górnym Śląsku. Nie dotyczy to węgla brunatnego, bo on wiadomo jest wydobywany z kopalni odkrywkowych, czy Bełchatów, czy źródło prywatne, to tam, czy też Turów, tak? Tam to tak jest. No i teraz zobaczcie Państwo, jaki był zamysł. Wydzielamy, funkcjonujemy osobno, bierzemy jakąś pomoc publiczną, jest wszystko ok, a w tej chwili chcą połączyć poszczególne kopalnie z poszczególnymi elektrowniami. Czyli elektrownia X, która sobie bierze węgiel od kopalni Y, jest w tej chwili połączona w jednym aktywie i oni sobie są jakoś razem, nie wiem jeszcze jak to oni wymyślą konkretnie, czy to będzie wydzielone, czy nie, ale podejrzewam, że jeżeli elektrownie są w ramach grupy kapitałowej, to również ta kopalnia zostanie w ramach grupy kapitałowej, więc dalej to będziemy mieli problematyczne, bo dalej to będzie w bilansie, czyli to, z czego nie chcieli się pozbyć. No jest to problematyczne, no bo jeżeli zamykamy definitywnie NABE, a wszyscy mówili, że no słuchajcie, na razie NABE nie jest zamknięte, NABE jest zawieszone. No ale w tym momencie, jeżeli ten pomysł wejdzie w życie, no to się okaże, że mamy duży problem. No i dlaczego giełda reaguje tak, jak reaguje? No dlatego, że okaże się, że te spółki mają gigantyczną stratę. Więc nie dosyć, że nie będzie dywidendy, nie dosyć, że nie będzie wypłaty jakiejś premii innych rzeczy, to się nagle może okazać, że po prostu jesteśmy na tak gigantycznej stracie, że musimy te spółki w jakiś sposób dotować. Ja jestem bardzo ciekawy, jak te ich bilanse, jak te ich księgi rachunkowe to wszystko pomieszczą, no ale to jest oczywiście melodia przyszłości. Jednakże giełda pokazuje, że inwestorzy mówią, no nie, to nie jest dobry pomysł. Jasne, tylko obserwując notowania z ostatnich w sumie to lat, powiedziałbym, przedmiot NABE bardzo często pojawiał się w retoryce polityków i zarówno w tym aspekcie, że NABE nadchodzi i zarówno w tym aspekcie, że trzeba będzie o NABE przynajmniej na chwilę zapomnieć. Notowania reagowały niemal natychmiastowo, wystarczyła chwila i albo mieliśmy mocną czerwień i pewnie i 10% spadki, albo z kolei w drugą stronę. Czy uważasz, że obecne zapowiedzi to już jest kwestia definitywna, czy one jeszcze mogą się zmienić? A jeżeli zmienić, to co miałoby się tak naprawdę w trakcie wydarzyć, żeby jednak do pomysłu NABE wrócić? Bo jednak no, ktoś przecież opracował ten pomysł, który przed momentem opowiedziałeś i dlaczego miałby nagle z niego zrezygnować? Znaczy przede wszystkim w Polsce mamy taką bardzo głupią tendencję, że jeżeli coś powiedzieli nasi przeciwnicy polityczni, to to jest złe. To my musimy zrobić, choćby nawet to był dobry pomysł, to musimy zrobić na opak. Czy nawet było dobrym pomysłem, to oczywiście były duże tarcie nawet wewnątrz branży. Niektórzy mówili, że dobry, niektórzy mówili, że zły. No ale jakie mamy rozwiązania? Możemy swój miks energetyczny zmieniać, albo go możemy nie zmieniać i zostawić tak, jak jest i po prostu importować coraz większe ilości węgla. Ja sobie nie jestem aktywistą klimatycznym, żeby mówić, że o, bo my importujemy gigantyczne ilości węgla. W skumulowanej ilości, tak jak na przykład podawał Jakub Wiecha albo inni dziennikarze, przez ileś tam lat, oczywiście to są duże ilości, natomiast procentowo to jest niewielki procent, to jest kilka procent. I to jest głównie był węgiel importowany głównie, podkreślam, głównie do elektrociepłowni, i to najczęściej tych miejskich, prywatnych, albo do ogrzewania domów prywatnych. Natomiast elektrownie w dużej mierze związane były kontraktami długoterminowymi z polskimi kopalniami. Mówię, jedne kopalnie były lepsze, drugie kopalnie były gorsze. No i jakie mamy w tej chwili rozwiązania? Możemy brnąć w to dalej i robić tak, jak jest, i udawać, że problemu nie ma, co nam się oczywiście po jakimś czasie zacznie być jeszcze bardziej problematyczne, albo jakoś to rozwiązać. Jeżeli chcemy to rozwiązać, to możemy albo właśnie wydzielić te aktywa węglowe i odrzucić je od tych spółek energetycznych i niech one sobie tam gdzieś dogorywają, jakąś tą energię będziemy
produkowali. Oczywiście ten udział węgla w tym miksie się zmniejsza z każdym no, można nawet powiedzieć miesiącem, nie tylko rokiem, albo też ewentualnie właśnie zrobić coś, czyli coś zmienić i zmienić nasz miks energetyczny, przejść na jeszcze większą ilość źródeł odnawialnych. No ja bym najchętniej widział atom, no ale atom to jest melodia bardzo, bardzo długiej przyszłości, to już bym nie chciał, bo to musielibyśmy ekstrapolować do tematu wytwarzania, jak to wygląda technicznie i tak dalej, i tak dalej. To już dzisiaj sobie zostawmy. Natomiast jak myśmy się kiedyś słyszeli ostatnim razem, mówiłem, że ja jestem bardzo ciekawe, jakie będą strategie spółek energetycznych, tak? Czy oni to zaktualizują strategię, czy oni to opublikują, czy nie. Na chwilę obecną są nowi prezesi, niewiele jeszcze wiemy, czy co będzie więcej, ale domniemywać można, że zgodnie z interesem obecnej ekipy rządzącej będą chcieli przychodzić na źródła związane z tymi ekologicznymi, przynajmniej w teorii, źródłami wytwarzania energii, jak również i magazynowania, tak? No i to jest kwestia na przyszłość. A co zrobić z węglem? No węgiel będzie, Marcinie, powolutku sobie schodził. Do 2040 roku już chyba zamkniemy go definitywnie. No właśnie, chciałbym ten temat poruszyć teraz z Tobą. Przełączę tutaj scenę do przechwytywania ekranu. Na portalu CIRE.pl, to jest Centrum Informacji o Rynku Energii, wczoraj, czyli 9 kwietnia o godzinie 19, pojawił się artykuł, który jest zatytułowany "Wstępny plan wyłączeń energetycznych bloków na węgiel". I tutaj mamy dwie daty, rok 2030 i 2040. 30 jako rok, ze względu na brak rentowności, jako rok, kiedy znikną źródła węglowe o mocy od 4-10 GW, do 2040 wyłączenie mają przekroczyć 15 GW z niemal 25 GW dziś eksploatowanych. Czy to jest coś, co może również być zaskoczeniem dla rynku, czy to jest coś, czego się mogliśmy już wcześniej spodziewać? Znaczy, nie wydaje mi się, żeby to było jakieś wielkie zaskoczenie, tak? Ja znałem ten artykuł, wypowiadał się tam pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury krytycznej, czy tam energetycznej, przepraszam, pan Maciej Bando, były prezes Urzędu Regulacji Energetyki. No, my mamy taki plan, żeby ten węgiel wyłączyć. No bo nie damy rady dalej tym węglem palić i to naprawdę nawet ludzie z branży węglowej, niektórzy mówią tak, słuchajcie, no mamy ten węgiel już tak głęboko, wydobywamy już prawie tam z 2 kilometrów, węgiel jest zasiarczony, węgiel ma dużo problemów, nie możemy tego dalej wydobywać, bo ten węgiel jest po prostu za drogi. Ten węgiel jest kilkukrotnie droższy niż węgiel z Indonezji, z Australii. Naprawdę bardziej się opłaca przywieźć to statkami niż kupować węgiel z Polski, mimo tego, że są kraje na świecie, które ten węgiel jakby potrzebują i kupują. Nawet nasi sąsiedzi Niemcy kupują duże ilości węgla kamiennego albo też brunatnego, ale nie kupują go od nas. Dlaczego? Dlatego, że jest za drogo. Bo u nas są bardzo wysokie koszty górnicze i bardzo wysokie koszty wydobycia tego węgla. No i ten węgiel już nie jest tak jakościowo dobry, jak jeszcze był kilkanaście lat temu. Więc to nie jest żadne zaskoczenie, bo ten plan też jakby w polityce energetycznej był przyjmowany, że będzie się to wyłączało. Ja mam jednak inny jakby z tym problem. Problem polega na tym, że jak my technicznie to wszystko zastąpimy. Bo tak jak tutaj powiedziałeś, to są duże moce. My mamy wyłączyć 15 giga z niemal 25 giga, a dalej 60% naszego wytwarzania to jest węgiel. Więc my się pozbawimy lwiej części naszego tutaj naszej podstawy. Ja dalej nie widzę do końca systemu, jakby to miało funkcjonować bez importu energii z zagranicy. Same źródła odnawialne, to już technicznie też o tym rozmawialiśmy kiedyś, nie dadzą rady zastąpić tego bez przede wszystkim systemu magazynowania, a jakbyśmy sobie usiedli i nawet to na szybko policzyli, są gigantyczne koszty. Bez elektrowni atomowej tego się zrobić nie da, a czy do 2040 roku powstanie elektrownia atomowa? Tutaj też mam niestety duże wątpliwości. No, zgodnie z planami do 2030 ma niby powstać, ale wiadomo, jak to z tymi planami bywa. Natomiast to jest temat na pewno ciekawy i on może interesować wielu naszych widzów, bo przecież pamiętajmy o tym, że węgiel koksowy, także miedź, ale skupmy się na węglu, węgiel koksowy jest surowcem krytycznym dla Unii Europejskiej. No to co dalej? Czy rzeczywiście możemy myśleć w przyszłości o zamykaniu polskich kopalni ze względu na to, że no po prostu nikt tego węgla nie będzie już wykorzystywał? Czy po prostu no jest to takie trochę straszenie na wyrost? Jak ty uważasz?
Węgiel koksowy jest jako surowiec krytyczny i on nie jest w żadnym wypadku traktowany w Unii Europejskiej jako węgiel. Węgiel koksujący jest koksem, jest czymś innym. I oni tak ci w Unii Europejskiej powiedzą. I tyle w temacie węgla koksowego. Natomiast jeżeli chodzi o całą przyszłość, no jeżeli się nam po najbliższych wyborach do Europarlamentu nic nie zmieni i nie zmienimy strategii europejskiej, to niestety będziemy musieli, słuchaj, drogi Marcinie i szanowni państwo, iść w tę drogę po prostu redukcji. No bo już nie chcę wchodzić w kwestię, czy to jest klimatyzm, nie klimatyzm, ale technicznie będzie to dość ciężkie, bo jasne. Wiemy, ile będą kosztowały systemy magazynowe, wiemy, jak będzie z sieciami. W tej chwili mówi się, że rozbudowa sieci, gigantyczna rozbudowa sieci da możliwość, żeby skumulować tą energię w tych sieciach. No, jasne. Jeden bardzo istotny temat, bo ty nie obserwujesz rynku tak jak nasi widzowie regularnie, codziennie, wiele razy dziennie. Mówię tu o notowaniach akcji, natomiast wiemy doskonale, co było problemem w ostatnich miesiącach, latach, jeżeli chodzi o inwestowanie w spółki Skarbu Państwa. Ta niepewność, która wiązała się z tym, że po prostu od czasu do czasu pojawiały się informacje, które choćby tak jak dziś decydowały o mocnych ruchach na kursie, co też skutecznie do pewnego momentu odpychało inwestorów zagranicznych, którzy nie zostawiali na naszej giełdzie większego kapitału. Natomiast ciekawe jest to, że dziś spojrzałem na przykład na portal Wysokie Napięcie i tam nagłówek 7 kwietnia. PGE domaga się wydzielenia węgla. PGE jako spółka Skarbu Państwa. Po czym 3 dni później mamy informację o tym, że rząd dożyna spółki energetyczne i wydzielenia nie będzie. Jak to jest z tą informacją? Czy naprawdę w ciągu 3 dni tak dużo się tutaj zmieniło i czy rzeczywiście jedne informacje ze spółki Skarbu Państwa dopływają do nas 7 kwietnia, a inne ze strony rządu, gdzie to wszystko powinno być w teorii powiązane, 3 dni później i tu nagle informacja zupełnie odwrotna, a na rynku widzimy olbrzymią spekulację. Marcin, jak pokażesz widzom to podsumowanie tego tygodnia energetyka pana redaktora Leszka Kadeja od naszych przyjaciół z Wysokiego Napięcia, to będziesz widział, że jest tam tak ładnie napisane, że jest 5 miliardów straty netto, natomiast do tego jeszcze doszedł odpis wartości aktywów węglowych o wysokości 8,5 miliarda. Tak właśnie. Czyli to znaczy, że jest to gigantyczne zadłużenie. Zobacz, zadłużenie netto do EBITy wzrosło do 2,05, a dług spółki wynosi już 21,9 miliarda złotych. To są pieniądze, no nawet dla mnie, ciężko wyobrażalne. I dlatego jeszcze raz wrócę do tego, co rozmawialiśmy. Strategia spółek energetycznych i strategia rządowa. To musi być spójne, znaczy to w ogóle powinno być spójne. Jeżeli mówimy, że mamy jakąś strategię w rządzie, to powinniśmy ją realizować również z tymi spółkami Skarbu Państwa. Chociaż one są spółkami giełdowymi, teoretycznie one powinny być sobie robić to, co one uważają za słuszne i panowie prezesi powinni mieć w tej chwili możliwość swobodnego decydowania, ale dobrze wiemy, że tak to nie wygląda w spółkach Skarbu Państwa, gdzie jest większościowym akcjonariuszem, ale przynajmniej tym rządzącym właśnie Skarb Państwa. No i teraz pytanie, co wybiorą ci prezesi? Czy pójdą na jakieś noże z rządem? Ewentualnie rząd ich odwoła i zastąpi ich swoimi ludźmi, czyli trochę kasu z tego, co było również przy rządach Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówili, że jak pan Fogiel wtedy mówił, że ekspertów nie bierzemy, bo eksperci mówią, że się tego realizować nie da, to w tej chwili pytanie, czy nie będzie takiego samego w tym wypadku. No bo spółki powinny dbać o to, żeby generować zysk, tak? To chyba się zgadzamy z tym. Zgadza się. Jasne, oczywiście. Tu ma być kasa. Dywidenda powinna być wypłacana, czy do budżetu, czy do inwestorów prywatnych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tego nie będzie, jak masz taką gigantyczną stratę, bo będziesz musiał pokrywać po prostu sobie długi spółki i te długi podejrzewam, że będą się w tej chwili jeszcze kumulowały. Cały czas czekam, jak ta walka polityczna na górze się zakończy, bo zobacz, że ta walka trwa. To jeszcze może powiedzmy pokrótce widzom, bo wy pewnie tego aż tak nie śledzicie w energetyce, ja niestety tak. Jest wojna między Ministerstwem Klimatu, właśnie teraz nowo powstałe ministerstwem, bo ono przy 1 kwietnia powstało, Ministerstwem Przemysłu,
i o nadzór nad spółkami, o strategię, o to, kto się czym będzie zajmował. To jest też jakaś głupia walka Platformy z trzecią drogą, bo pani minister klimatu jest z trzeciej drogi i chcą mi odebrać pewne kompetencje właśnie związane z energetyką na rzecz właśnie Ministerstwa Przemysłu. I po raz kolejny będziemy mieli rozdźwięk, a za chwilę jeszcze do tego dojdą inne ministerstwa, funkcja premiera i tak dalej i dalej będziemy mieli wielki chaos informacyjny i wielki problem kompetencyjny. Nie będzie wiadomo, kto za co odpowiada i kto ma co zrobić. I ja mam z tym oczywiście mam duży problem, bo ja nie wiem, do czego te spółki dążą. Czy ty jako Marcinia lub państwo jako inwestorzy, czy wy wiecie, jaka jest strategia tej spółki, czy ona będzie realizowała strategię wcześniej ogłoszoną przez poprzednich prezesów? Czy oni coś zmienią? Czy oni pójdą w to OZE, czy nie pójdą w to OZE? Czy będą budowali magazyny, czy nie będą budowali magazyny? Czy będą rozwijali sieci, czy nie będą rozwijali sieci? Czy postawią na efektywność, czy nie postawią na efektywność? Nie wiadomo. No właśnie do tego chciałbym teraz nawiązać, bo to prawda. Niewiele wiemy, szczególnie, że jesteśmy po zmianie obozu rządzącego, jesteśmy po zmianie władz poszczególnych spółek Skarbu Państwa, w tym spółek sektora energetycznego. I teraz, Mateuszu, jako że nasi widzowie, no najpewniej takie pytanie by Ci zadali, więc ja też je zadam. Korzystając z Twojej wiedzy, doświadczenia, wiedzy też oczywiście historycznej, która jest tutaj bardzo istotna, chciałbym, żebyś tak jak najbardziej obiektywnie, bez swoich prywatnych sugestii, spróbował ocenić, co się wydarzy. Co przyniesie nam przyszłość? Oczywiście, tak jak mówię, nie tyle mając na uwadze to, co dobrze by było, żeby się wydarzyło, bo to będzie najlepsze rozwiązanie Twoim zdaniem, tylko co się wydarzy, jeżeli chodzi o przyszłość polskiej energetyki, polskich spółek energetycznych, tych klasycznych źródeł energii, energetyki atomowej, OZE, gdybyś mógł tak jakby taką swoją opinię na przyszłość tutaj wystosować. Znaczy nie chciałbym się bawić w Nostradamusa, natomiast podejrzewam, że nawet nominując pewnych ludzi tutaj do zarządów, jak dobrze pamiętasz, jednego idealnie trafiłem, podejrzewam, że drugiego na dniach też tutaj moje źródła się potwierdzą. Tu chodzi o prezesa Orlenu, że tak powiem, widzę. Tak, no a trafiłem również, znaczy trafiłem, to nie był traf, to była wiedza pewnego rodzaju i pewne znajomości o tego, kto jest w pana Grzegorza Lota w Tauronie, tak? To jest nagrane, można to sprawdzić. Natomiast dwie opcje ja rozważam jako najbardziej prawdopodobne. I one zależą od tego, kto wygra w rządzie. Jeżeli w rządzie wygra opcja proklimatyczna, związana z zielonymi, związana trochę z trzecią drogą i z opcją ochrony klimatu, no to pójdziemy w stronę stopniowego, jeszcze szybszego wygaszania węgla, ograniczenia emisji CO2 i robienia tego, co sobie Unia życzy. A druga opcja to jest taka, że udamy, że problemu nie ma i będziemy to wszystko jak najdalej od nas odciągali, bo a nie wiadomo, czy następne wybory wygramy, a to, a tamto, niech się martwią nasi następcy. Ewentualnie przez 4 lata nic takiego wielkiego się nie stanie, przecież jak się elektrownie nie wybuduje atomowej, to też się krzywda nie stanie, węgiel zawsze można sprowadzić, najwyżej będziemy sprowadzali i tym węglem zagranicznym grzali oczywiście palili, i tą energię produkowali, a jeżeli chodzi o kopalnie polskie, to jest tak, będą powolutku dogorywać, tym górnikom damy trochę pieniążków, żeby tam nam przypadkiem żadnych opon pod ceną nie palili, bo już mamy problem z rolnikami, jeszcze nie chcemy mieć z górnikami, tak? Natomiast takim, może nie czarnym łabędziem, ale sytuacją, co może trochę zmienić, będą wybory do Europarlamentu w czerwcu tego roku i tam jestem ciekawy, jaka opcja wygra. Jeżeli pójdziemy bardziej w stronę prawą, to w tym momencie będziemy mieli do czynienia z, podejrzewam, nie z jakąś radykalną zmianą, bo aż tak bardzo to nie wierzę, żeby się zmieniło. No chyba, żeby, no to wtedy już byśmy mieli sytuację taką, że w ogóle odchodzimy od polityki klimatyzmu. A jeżeli wygra taka bardziej sunowana prawa strona, no to w tym momencie, albo będzie miała bardzo dużo do powiedzenia, to w tym momencie wydaje mi się, że będzie to rozłożone na dłuższy czas i nie będzie takiego przykręcania dramatycznej śruby, jak jest teraz, takiego ostrego, wiesz, że musimy już tutaj, bo jak nie zrobimy z siebie kraju albo kontynentu zeroemisyjnego, to świat spłonie. No nie spłonie, ale to już jest kwestia na całkowicie inną dyskusję. Jeżeli z kolei dalej będziemy mieli opcje lewicowe, no to podejrzewam, że dalej będziemy szli w tą politykę i dalej będziemy tę śrubę przykręcali jeszcze bardziej. Zobaczcie państwo, że w tym momencie mówiliśmy o redukcji coraz mniejszej, a pojechała nasza wiceminister klimatu i zaczęła bredzić, i to jest odpowiednie słowo, o 90% redukcji do roku 2030, potem się z tego w mediach wycofywała. Ale każdy słyszał, co ona powiedziała.
Więc tutaj jakby nie ma co się, czy tam nawet czy to byłby 30 czy 40 rok, mówimy o gigantycznej redukcji emisji. Technicznie, energetycznie w całej Europie i przemysłowo już dużo zrobiliśmy i w Polsce również. Natomiast jakby zejście na naprawdę bardzo niskie poziomy, to już będzie pozbycie się tylko i wyłącznie węgla. Tylko że pozbycie się w tym momencie węgla w takiej sytuacji, o jakiej my w tej sekundzie mówimy, to no, będzie bardzo, bardzo problematyczne, mój drogi kolego, ponieważ no, my mamy z tym faktycznie problem, bo my nie będziemy mieli czym tego zastąpić. I być może będziemy faktycznie kupowali prąd z zagranicy, gdzie będą nam dyktowali cenę. I ona wcale nie musi być niska, nie? Jasne. To jest ten problem. W ramach takiej ciekawostki dla Ciebie, Mateuszu, dla Was, drodzy widzowie, bo to się dzieje teraz na żywo, Wy tę rozmowę zobaczycie pewnie za jakieś pół godziny od momentu jej nagrania, czyli bliżej 11.30. Mamy 11.05 i skokowe odrabianie strat na spółkach sektora energetycznego. Tauron już tylko niecałe 2% na minusie. Poczekaj, Marcinie, mam tutaj informację z pierwszej ręki, właśnie tak? Dostałem maila, pozwolisz, że to jest od pana redaktora Maciążka, co prawda. I już tutaj jest sytuacja, słuchaj, taka, że pani minister Czarnecka już powiedziała, że rynek odebrał źle jej słowa i tutaj również te aktywa zostaną wydzielone i sobie pokryjemy i nie będziemy pokrywali tej różnicy w obrębie tych grup energetycznych, czyli to, co mówię na początku naszego wywiadu. I już pani minister wycofała się z tych słów. Nieprawdopodobna sprawa. Zobaczcie, drodzy widzowie, jak łatwo można zmanipulować w zasadzie sytuację na polskim rynku, bo co innego, gdybyśmy mówili tutaj o jakichś spółkach z parkietu małego, New Connect, gdzie te obroty są na poziomie setek tysięcy złotych, ale dzisiaj to też pokażę w sumie. Tak na szybko. Mamy 2 godziny handlu za nami. Obroty na PGE 50 milionów złotych. Enea 30 milionów złotych. Tauron 15 milionów, prawie 16 milionów złotych. Więc sumarycznie prawie 100 milionów złotych obrotu i nagle połowa spadków z rana odrobiona. I jak tak dalej pójdzie, i jeżeli ta informacja, o której wspomniałeś, bo ja tego teraz nie widzę, ale będzie szerzej komentowana w internecie, w różnych mediach, czy w telewizji, czy w prasie, to szybko wrócimy do odrabiania strat. No tak, ja teraz patrzę, Enea już się delikatnie odbiła, było 11, już jest minus 9. To nawet masz tam pewnie opóźnienie, bo Enea jest już minus 7, mój drogi kolego, 9,37 na kursie, czyli od dołka już można było z 7-8% zarobić. Tak, ktoś... zobaczcie Państwo jedną rzecz, no, patrzę na ZEPAK akurat, którego bardzo lubię, ZEPAK na węglu brunatnym oparty, prywatna spółka rośnie. No, ZEPAK w okolicach zera rzeczywiście, w okolicach 20 zł. Tak naprawdę to poza tymi trzema dużymi spółkami, czyli PGNA, Tauron, Orlen też rośnie. Poza tymi trzema dzisiaj nic się na rynku wielkiego nie działo. JSW praktycznie nie reagowało, Bogdanka, ZEPAK, tak jak wspomniałeś, też zupełnie bez ruchów, tylko ta wielka trójka energetyczna. Dokładnie. No dobrze, obserwujemy. Sytuacja jest na pewno bardzo interesująca. Natomiast to, co ja mogę powiedzieć do Was też, inwestorzy, drodzy, że uważajcie na pewną, może nie tyle dezinformację, co na nadinterpretację giełdową pewnych informacji, które się pojawiają, bo nie jest wielkim problemem na rynku rozpędzić pewną panikę, ale wiecie o tym doskonale, że jeżeli ta panika się pojawia, podobnie jak euforia, to często te emocje są gaszone w drugą stronę. Mateuszu, może jakieś słowo jeszcze od Ciebie na koniec programu, naszego nagrania. Zapisujemy i wgrywamy na kanał. Na koniec mogę tylko powiedzieć, że Węgry, Słowenia i Serbia sobie podpisały umowę o stworzeniu wspólnej giełdy energii. Nie jestem tutaj jakimś wielkim zwolennikiem tworzenia tak dużych giełd, natomiast projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne dostaw energii do tych krajów, natomiast wiadomo, że ma również wielki wpływ na to, mają sieci wspólne. Ciekawe jest, jak oni to zrobią, ale oczywiście trzymam za to kciuki, żeby im się udało, bo ludzie zasługują na niską cenę. A czy tutaj dostrzegasz jakąkolwiek możliwą koneksję z naszym polskim rynkiem, czy ewentualnie podpatrzenie jakiegoś rozwiązania, czy raczej to jest temat zupełnie odrębny? Nie, no my jesteśmy chyba nawet jako kraj więksi niż ta trójka, nie? Okay. I terytorialnie, i w ogóle, i gospodarczo, więc
Więc nie wydaje mi się, że... No to dobrze. Mateuszu, na koniec jeszcze takie pytanie do Ciebie, bo dużo się dzieje, więc pewnie będzie też zainteresowanie widzów. Czy mógłbyś polecić jakieś konkretne portale, miejsca, profile osób do obserwacji, czy na Twitterze, czy na LinkedInie, gdzie w Twojej opinii te informacje dotyczące całego sektora energetycznego są po prostu, jak to mówią, z pierwszej ręki i najbardziej wiarygodne? Oj, powiem szczerze tak, no trzeba by obserwować wszystkich redaktorów z tych największych mediów energetycznych. Na pewno Wysokie Napięcie, na pewno WNP. Jeżeli chodzi o to, no to ci, których ja znam i których cenię, to jest Bartek Derski, to jest z Wysokiego Napięcia, to jest redaktor naczelny Wysokiego Napięcia, Rafał, i teraz nazwisko mi wypadło i będzie na mnie zły, to są, ale sobie warto, można sprawdzić na Wysokim Napięciu, jest ich dwójka, jeżeli mówimy o nich. Na WNP na pewno Darek Ciepela, na pewno Ireneusz Chojnacki, to są warte nazwisko obserwowania. Również Polon.pl, również oprócz WNP i oprócz Wysokiego Napięcia warto sobie wejść na CIRE. No i oczywiście Energetykę 24 i Jakub Wiech. Ja obserwuję wszystkich i sam oczywiście wyciągam wnioski, bo pamiętajcie Państwo, że każdemu z tych portalowi ktoś te pieniądze za reklamy płaci i tutaj no niestety czasami trzeba iść zgodnie z linią obecnych reklamodawców. Jasne. Mateuszu, bardzo Ci dziękuję za głos ekspercki. Do Was, drodzy widzowie, od razu taka sugestia. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zostawiajcie w komentarzu tutaj pod tym materiałem na YouTubie. No to myślę, że poproszę też Mateusza, żeby w wolnym czasie ewentualnie udzielił odpowiedzi. Natomiast jest spora szansa na to, jako że mamy już taką, powiedziałbym nawet obietnicę Donalda Tuska, że w tym tygodniu właśnie mamy poznać prezesa, członków Rady Nadzorczej spółki Orlen, no to, że po wyborach pewnie to też skomentujemy. Tak jest, mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Tobie, Mateuszu, za głos ekspercki. Do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.